Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mamy poprawki Senatu do tak zwanej ustawy okołobudżetowej, która charakteryzuje się tym, że poszukuje oczywiście w sposób mniej czy bardziej uzasadniony gwarancji przychodów do budżetu państwa na kolejny rok obrachunkowy. Pojawiało się w tej ustawie wiele regulacji, z którymi można byłoby poważnie polemizować i dyskutować. To mieliśmy tutaj na tej sali podczas procedowania nad tą ustawą. Dzisiaj mamy trzy poprawki Senatu, które odnoszą się do deklaracji podatkowych w zakresie suszu tytoniowego. Chodzi o nałożenie akcyzy na ten produkt. I oczywiście rozsądna jest poprawka Senatu, bowiem jest to nowy podatek, nowe zobowiązania dla producentów, a więc trzeba dać trochę więcej czasu, żeby mogli się przystosować do tych regulacji. Oczywiście cennym jest poszukiwanie tak zwanej bazy podatkowej. Jeżeli to są uzasadnione kategorie i prawdopodobnie uzasadnioną kategorią jest sprawa opodatkowania suszu tytoniowego, to ja zadam pytanie, które będzie korespondowało z moją wcześniejszą interpelacją, na którą odpowiadał pan minister Grabowski, i za odpowiedź serdecznie dziękuję, bo ona była wystarczająca i pełna. Ale ja dzisiaj rozszerzę to pytanie. To dlaczego Ministerstwo Finansów, poszukując czy poszerzając bazę podatkową, zapomniało o ustawie o podatku dochodowym osób prawnych, którym to są zwolnienia, składki płacone przez pracodawców na organizację pracodawców. Przypomnę, że to jest 0,015% rocznego funduszu płac. Gdy policzymy tą bazę, hipotetyczną bazę podatkową, to zakładając, że w Polsce pracuje 15 milionów pracowników, razy średnio rocznie zarabiają około 40 tysięcy złotych, to jeszcze pomnożyć przez 0,015%, to tą bazą jest prawie miliard złotych, od którego pracodawcy, którzy są skupieni w organizacjach pracodawców i płacą tą maksymalną możliwą składkę, nie zapłacą do budżetu państwa 180-90 milionów złotych podatku CIT. A więc czy w ogóle zastanawialiście się państwo nad tym, czy nie należałoby ukrócić tej regulacji? I czy macie pełną wiedzę na temat tego, jakie rzeczywiste kwoty z tego tytułu, z tytułu podatku CIT od pracodawców i od tej składki nie wpływają do budżetu państwa? A pracodawcy mają jeszcze inne możliwości wspomagać swoje organizacje pracodawców poprzez zlecanie konsultacji, opinii, analiz itd., itd. Też to one są wpisywane w ciężar kosztów działalności takiego pracodawcy. A więc, i to mówię w kontekście tego, co ostatnio powiedział pan były premier, minister finansów Balcerowicz, że pracodawcy ponoszą nieuzasadnione koszty z tytułu odprowadzania składki członkowskiej. No, straszne koszty, praktycznie na łopatki kładzące pracodawców. A więc panie ministrze, byłbym wdzięczny za ewentualną informację. Gdyby to dzisiaj nie było możliwe, to oczywiście na piśmie. Dziękuję.